witam wszystkich w Zapytaj Trenera. Dziś kolejny odcinek. Czytam pytanie, jakie dostałem. Witam. Jak połączyć treningi piłkarskie z siłownią? Cel: budowa beztłuszczowej masy mięśniowej. 3-4 treningi w tygodniu. Jakie suplementy zastosować? Cóż, jeśli chodzi o trening piłkarski, gdzie jest dużo biegania, gdzie jest bardzo duże zużycie węglowodanów, to węglowodany i odżywki węglowodanowe będą na pewno głównym suplementem, który warto stosować. Jeśli chodzi o takie treningi właśnie bardziej wytrzymałościowe, trochę interwałowe, tam cukier jest głównym paliwem. Dlatego te węglowodany muszą być na pewno uwzględnione ogólnie w całej diecie. Na pewno dieta wtedy powinna być bardziej bogatsza w węglowodany, ale również wspomaganie okołotreningowe i treningowe powinno bazować na węglowodanach. Jeśli chodzi o treningi piłki nożnej, to proponuję zastosować sobie przed każdym takim treningiem po to, żeby naładować się jakby energią, odbudowywać i jakby cały czas utrzymywać poziom glikogenu mięśniowego na wysokim poziomie po tym, żebyście mieli dużo energii na treningi siłowe. VitaRate. I teraz VitaRate chodzi w trzech takich postaciach żeli, które stosuje się w różnych porach treningu. Oczywiście jest to formuła bardziej taka wytrzymałościowa, dlatego nadaje się świetnie, jeśli chodzi o treningi piłki nożnej, ale również jeśli chodzi o sporty takie jak bieganie, jazda na rowerze, również jeśli chodzi o jakieś maratony aerobikowe czy spinningi, one również pomogą poprawić Waszą wydolność i Wasze osiągi. Pierwszy VitaRate z numerem 1 to węglowodany, które mają maksymalnie załadować mięśnie glikogenem po to, żeby można było potem wykorzystać ten nadmiar glikogenu na treningu i dzięki temu oszczędzać mięśnie. Wiadomo, że jeżeli brakuje węglowodanów, jeżeli brakuje glikogenu, organizm rozbija struktury mięśniowe po to, żeby je przekształcić na glukozę i wykorzystać do produkcji energii. Biorąc taki suplement, na pewno zapewniamy sobie łatwiejsze źródło energii, więc organizm nie niszczy tych struktur mięśniowych. Jeśli wysiłek trwa długo, to oczywiście może się zdarzyć tak, że tych węglowodanów zaczyna nam brakować, sił nam zaczyna brakować, dlatego warto zastosować VitaRate 2. Jest to również suplement oparty na Vitargo, ale jeszcze jest w połączeniu z fruktozą i z maltodekstrynami, dzięki czemu mamy trzy różne rodzaje węglowodanów, co, jeżeli chodzi o ten kompleks tych węglowodanów, zapewnia optymalne wchłanianie bez jakiegoś szczególnego obciążenia żołądka, więc generalnie jeżeli biegamy, gramy w piłkę, to można coś takiego spożyć w trakcie, tym bardziej, że jest to bardzo mała objętość, więc w żaden sposób nie obciąży to żołądka, nie spowoduje, że będziemy czuli jakiś dyskomfort biegając. Dodatkowo w tym suplemencie, w tym żelu jest też troszeczkę kofeiny. Jest tutaj 50 mg kofeiny, czyli taka dobra kawa. Ona generalnie pomoże Wam wtedy, kiedy już tą energię, ten poziom zmęczenia narasta. Więc raz, że węglowodany, dwa, kofeina postawi Was na nogi i jesteście w stanie dłużej, ciężej trenować. No i oczywiście zaraz po skończonym meczu czy po skończonym bieganiu warto zapewnić sobie lepszą regenerację i odnowić te zapasy węglowodanów, które spaliliście na treningu. Dlatego VitaRate numer 3, ten żel zawiera trochę białka, także dzięki temu również wpływa na troszeczkę lepszą regenerację, na przyspieszenie procesów regeneracyjnych. To tyle, jeśli chodzi o same węglowodany. Oczywiście, jeżeli Ty trenujesz jeszcze siłowo, to musisz też zapewnić mięśniom więcej aminokwasów. Głównie aminokwasów rozgałęzionych i glutamin. Oczywiście te aminokwasy to najlepsze antykataboliki i najlepsze środki chroniące przed rozpadem mięśni. Dlatego proponowałbym takie suplementy jak na przykład antykatabolik. Jest to mieszanina BCA, czyli aminokwasów rozgałęzionych i glutaminy. Warto stosować to wtedy, kiedy jesteście narażeni na jakiś wysiłek, czyli na pewno przed treningiem, po treningu, zarówno siłowym, jak i na przykład piłkarskim. Oczywiście można też to jakby łączyć razem z VitaRate'em. Natomiast jeśli ktoś by chciał, to są tylko i wyłącznie aminokwasy rozgałęzione i glutamina. Jeśli natomiast ktoś chciałby coś mocniejszego,
tą mocniejszą odmianą takiego suplementu jest Extreme 3R. Jest to również glutamina, są to również aminokwasy rozgałęzione, ale nie tylko. Jest tutaj też cały kompleks aminokwasów egzogennych, czyli tych takich, których organizm nie jest sobie w stanie sam wyprodukować, dzięki czemu poziom regeneracji jest o wiele, wiele większy. Dodatkowo suplement ten ma kompleks środków takich zwiększających wytrzymałość, dlatego szczególnie polecam ten preparat do sportów takich wytrzymałościowych, na przykład przed meczem piłkarskim, przed jakąś intensywną sesją treningową, przed jakimś bieganiem. Po tym naprawdę czuć, że macie więcej siły, że lepiej się trenuje. Oczywiście antykatabolik jest również dobry, ale nie posiada on tych substancji, o których tutaj mówię. Mam na myśli beta-alaninę, taurynę, żeńszeń. Naprawdę poziom wysiłku, jaki jesteście w stanie przetrwać po tym suplemencie, jest dużo, dużo wyższy. Jeżeli chodzi o suplementację, to na tyle. Natomiast jak połączyć treningi? Treningi na pewno, jeżeli pragniesz zbudować masę mięśniową, to niestety musisz również trenować tak jak ci, którzy nie grają w piłkę. To znaczy, przynajmniej 3-4 treningi siłowe w tygodniu. Najlepiej, jeżeli masz taką możliwość, rozdzielić je z dniami, kiedy grasz w piłkę. Wtedy regeneracja będzie bardziej optymalna. Trening natomiast na pewno nie powinien się różnić od treningów innych osób, które pragną zwiększyć masę mięśniową. Czyli wiadomo, wszystkie takie wytyczne, które są ogólnie znane. Większe ciężary, intensywność właśnie zwiększana poprzez dobór większych ciężarów, troszeczkę dłuższe przerwy między seriami, ćwiczenia głównie podstawowe, dużo odpoczynku, ale tak naprawdę najważniejsza tu jest dieta, dieta właśnie bogata w węglowodany. Trenujesz i biegowo, bo grasz w piłkę i trenujesz na masę, także potrzebujesz bardzo dużej ilości kalorii, żeby podołać tym treningom i żeby wywołać przyrost tej masy mięśniowej. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do zadawania pytań. Do zobaczenia.